Cześć kochani, hej, witajcie na kanale Redhead i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym wspólnie, razem ze mną przetestujecie paletkę, którą całkiem niedawno zamówiłam. Jest to ta paletka, cudowna, jeżeli chodzi o wygląd, o wygląd samej paletki, samego opakowania, jest przecudowny. Ja uwielbiam ten styl pin-up, uwielbiam wszystko, co jest z tym stylem związane. Natomiast tą paletkę, a w zasadzie tę paletkę, możecie zdobyć w rozdaniu, które w tym momencie trwa w najlepsze na moim kanale. Także myślę, że fajnym pomysłem będzie przetestowanie tej paletki. Na pomysł testowania tej paletki wpadłam wczoraj, przedwczoraj i bardzo śmiać mi się chciało, bo dosłownie wczoraj wieczorem dostałam komentarz od jednej z Was, żeby tę paletkę przetestować. Także myślę, że ktoś mi czyta w myślach, tak jak napisałam zresztą. I tak, widzicie, jestem w zasadzie całkowicie umalowana, mam fluid, mam puder, mam róż, mam bronzer, mam pomadkę nawet i mam pomalowane brwi, ale oczu, jak widać, nie mam pomalowanych i to bardzo widać, bo wyglądają jakby nie było rzęs, oczywiście. Tak jak w moim przypadku zawsze to wygląda, kiedy oczy nie są pomalowane. Dlatego bierzemy się za tą paletkę. Jestem niesamowicie ciekawa, jak ona się sprawdzi. Tak jak mówiłam w filmie z rozdaniem, na jej temat są pozytywne opinie, są też negatywne opinie. Zobaczymy, jaka będzie ta moja opinia. Na początek pokażę Wam kolory, które moim zdaniem są super. To są takie mniej więcej kolory. O, może tak. Ten mi się najbardziej podoba. Kolor sexy. W zasadzie dla niego zamówiłam całą tę paletkę. Jest przepiękny, taki bordowy, taki... Na pewno go teraz użyjemy. I myślę, że... No nie jestem ekspertem makijażowym. To też od razu Wam powiem. Malować się nie umiem za bardzo. Żebyście nie myślały, że to jest jakiś tutorial. Absolutnie nie. Może kiedyś, jak się nauczę malować, to będzie... tego typu filmy będą na moim kanale. Natomiast teraz, dziewczyny, chłopaki, nie. Absolutnie. Będę też popijała sobie kawkę. Żeby nie było, jestem w ciąży, to jest inka. Ostatnio w ogóle lubię inkę, także... Także inka doda mi siły. No i mam nadzieję, że będzie super ta paletka, no bo przede wszystkim dlatego, że ona jest też w rozdaniu. Nie chciałabym dawać Wam czegoś, co jest no słabe, tak? Będę używała takich pędzelków, na pewno nie wszystkich z nich. To są, słuchajcie, pędzelki z Allegro. Kupiłam je za bardzo niską cenę, a są naprawdę fantastyczne. Jeżeli uda mi się znaleźć link do nich, bo kupiłam je dosyć dawno, to na pewno Wam zamieszczę w opisie. Są śliczne i są piękne i w ogóle są super. Dobra, jedziemy z tym. No, dobra, czyli tak. Pamiętajcie, nie umiem się malować, żeby nie było... Wiem, że będę coś na pewno robiła źle. To na pewno. Zdaję sobie z tego sprawę, ale już nie będę przedłużała i lecimy z tematem. Zacznę właśnie od tego cudownego koloru sexy, który Wam pokazałam przed momentem, który mnie zachwycił. To będzie, słuchajcie, ten kolor. Ten. I będę się malowała tak, jak się zawsze maluję. Trochę otrzepę. Otrzepę? Trochę strzepnę nadmiaru. Sprawdźmy tą pigmentację. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o pigmentację, nie wiem, czy Wy to widzicie, wydaje mi się, że nie jest zła, co już mnie po prostu cieszy, bo dużo komentarzy negatywnych było na temat właśnie pigmentacji tej paletki, że te cienie są bardzo słabo napigmentowane. Czy słabo? Nie powiedziałabym. Nie wiem, może ten kolor faktycznie tutaj nie jest tak ciemny jak w paletce, ale ogólnie
barwa, ten odcień, jaki tworzy na oku, o może tak, jest moim zdaniem naprawdę fajny. Taki właśnie też bordowo-czerwony, taki przydymiony trochę, fajny. Bardzo fajny kolor. Dobra, powiedzmy, że ten bordowy na razie jest, oczywiście zaraz to rozetrę, także się nie przejmujcie i nie martwcie, że aż tak ze mną źle z tym makijażem. Teraz się zastanawiam, bo światło mi tutaj trochę zasłania, dzisiaj jest taka pogoda, niebo zachmurzone i ciężko mi jest tutaj znaleźć fajny kolor. Chciałam najpierw, żeby to był taki makijaż na co dzień, ale chyba wybiorę sobie na tą środkową część oka taki kolor z takim leciutkim brokatem, który po prostu rozjaśni oko. Myślę, że takie rozjaśni, takie może otworzy, coś takiego. Więc użyjemy koloru Stubborn i to będzie ten kolor. Myślę, że ten się fajnie sprawdzi, mam nadzieję, że go widzicie. Taki lekko brokatowy on jest, on nie jest matowy, chociaż... No, ma lekki połysk, ale nie ma też tragedii z połyskiem, bo powiem Wam szczerze, że ja nie lubię takich perłowych cieni, takich, no takich właśnie z jakimiś drobinkami, bo mam wrażenie, że one uwydatniają każdą taką zmarszczkę na oku, każdą, nie wiem, czy są zmarszczki na oku, ale wiecie, każde takie zagłębienie, każdy taki rowek, ale dobra. Próbujemy, nakładam tym samym pędzelkiem, już go nie otrzepuję, bo to jest dosyć jasny kolor, więc chcę, żeby go było sporo. A, właśnie, dużo osób pisało w tych negatywnych komentarzach, recenzjach, że te cienie się osypują. No i u mnie się nic takiego, całe szczęście, nie zdarzyło, więc słuchajcie, jestem naprawdę... W tym momencie odpukać jestem naprawdę zadowolona. Serio. Że nic, absolutnie nic mi się nie osypało. Pigmentacje, wiecie, no ja się też nie znam tak bardzo i w ogóle na cieniach, zwłaszcza, bo na pomadkach to jeszcze. Ale na cieniach tak średnio, moim zdaniem, nie mam żadnych większych zastrzeżeń do pigmentacji. Nawet w najdroższych paletkach najlepszych marek zdarza się, że po prostu, bardzo często zresztą się zdarza, to nie jest rzadka sytuacja, zdarza się po prostu, że te kolory inaczej wyglądają na oku, tak? Nie są tak bardzo intensywne jak w paletce i to jest jak dla mnie całkowicie normalne. Ja się nie spodziewałam, że ten kolor sexy, ten bordowy będzie wow, nie wiadomo jak mocny, jak ciemny i w ogóle. Bo to też by chyba średnio wyglądało, no nie wiem. Ale jak na razie odpukać jestem bardzo zadowolona. I jeżeli chodzi o ten makijaż, to... No nie wiem, czy bym tak, taki makijaż zrobiła sobie na co dzień, szczerze mówiąc. Ja na co dzień lubię bardziej takie kolory nudne, czyli nude. Tak zawsze się śmieję z tego. Takie, wiecie, stonowane, ewentualnie jakimś takim... jakąś taką awangardą? Ekstrawagancją, o! Bardziej to. Pomarańcze, bo pomarańcze pasują do rudych włosów. Ogólnie nie każda kobieta może sobie na pomarańcz pozwolić. Akurat rudowłose babeczki mogą, bo to fajnie właśnie pasuje. Tak słyszałam przynajmniej.
Oczywiście też nie w nadmiarze, ale właśnie myślałam też o takim filmie dla Was. Czy byście nie chciały, abym nagrała film pomarańczowego makijażu? Oczywiście nie będę wyglądała jak marchewka, tak? Czy pomarańcza, bo nie będzie, nie o to w tym chodzi. Tylko jestem ciekawa, czy byście chciały taki makijaż zobaczyć, zwłaszcza, że ponoć pomarańcze w tym sezonie, jeżeli chodzi o makijaże, będą bardzo modne, co mnie bardzo zaskoczyło, bo raczej się tak nie zdarza. Pomarańcz jest takim kolorem średnim chyba, nie? Na makijaż rzadko się go stosuje. Ale jeżeli byście chciały taki makijaż marchewkowy, tak bym go nazwała, czy nie wiem, czy po prostu pomarańczowy, to dajcie znać, chętnie taki makijaż dla Was zrobię na 100%. No i dobra, jeżeli chodzi o kąciki oczu, wydaje mi się w ogóle, że ten środkowy cień, ten, co teraz go używałam, ten Stubborn, bardzo fajnie właśnie to oko tak rozświetlił. On jest, nie wiem, czy to dobrze zobaczycie teraz, on jest taki połyskujący, ale tak przyjemnie połyskujący. Wow, naprawdę, jestem bardzo zaskoczona. I jak to ja w kącikach oku, myślę, że użyję najjaśniejszego cienia. Czyli to będzie cień Sassy w tej paletce. I to będzie ten cień. Czekajcie. O, ten. Sassy. Bielutki, po prostu. I bardzo widzę, że on akurat ma sporo drobinek, więc zobaczymy, czy nie będzie się to osypywać. Bardzo lubię w kącikach oczu właśnie takie jasne już, takich jasnych używać cieni. Ja nie widzę, żeby się coś osypało szczególnie. Nie za bardzo go widać. Tutaj, jeżeli chodzi o ten pigment, to może faktycznie jest taki słaby. Więcej jest brokatu na oku niż samej bieli. Takie mam wrażenie. Może się mylę. Zaraz jak będę montowała ten film, to zobaczę, czy jest jakaś różnica. Nie no, chyba jest. Bez przesady. Dobra. Bardzo fajna paletka. Odpukać. Zaraz zobaczymy, jak mi się je jeszcze rozetrze. Czy będzie to dobrze wyglądało, czy one poschodzą, bo może będzie efekt właśnie, że one zejdą. No ten cień się troszkę osypał. Teraz widzę, że te drobinki, właśnie te drobinki, wiecie? Te drobinki w tym, z tego cienia się troszkę osypały, ale nie ma tragedii, nie ma tragedii. Może ja się też źle nakładałam, bo widzicie, no ja się tak za bardzo na tym nie znam. Myślę, że okej. Zaraz te cienie rozetrzemy, zblendujemy, chociaż ponoć tak się nie powinno mówić, bo to nie jest blendowanie, więc po prostu je rozetrę. Ale zanim to jeszcze trochę nałożę tutaj na dole, zawsze tak robię. Chciałoby się użyć też tego bordowego, ale jak mam wypróbować tę paletkę, to może użyję Sealy? Jak myślicie? To będzie ten cień pod tym, pod sexy, silly. A użyjemy tego głupiutkiego cienia. Zobaczymy. Wybaczcie też za hałasy za oknem, ale ale budują blok. I może być po prostu spory hałas. Jakieś takie szuranie, wiercenie, nie wiadomo co. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po roztarciu. No troszeczkę ten biały się osypał. Ale to tylko te drobinki. Nie wiem, czy ten cień pasuje. Czy nie będzie to już za bardzo udziwniony makijaż i dziwny, ale zobaczymy. Dobra. Zaraz to rozetrzemy. Może ten Silly jeszcze troszeczkę wejdzie tutaj, bo będzie to dziwnie wyglądało. Wezmę, użyję takiego pędzelka. Tak troszeczkę go wetrę. Po prostu przyciemnię trochę ten
Dobra. Dobra, nie jest moim zdaniem źle. No to teraz czas na roztarcie tych cieni, żeby to nie było, nie wyglądało tak źle, matko, te linie, żeby były roztarte, wiecie o co chodzi, no. Się plącze mi język, tylko że ja zawsze do rozcierania, nie wiem czy wy też tak robicie i czy w ogóle tak się robi, używam takiego najzwyklejszego, cielistego cienia, biorę go z innej paletki zupełnie, bo tutaj takiego typowo cielistego cienia nie ma, jest, ale taki też połyskujący, bałabym się trochę, że on mi po prostu trochę zniszczy makijaż tutaj, że będzie go bardzo widać. No ale spróbujemy go, bo jak wypróbowuję tę paletkę, to będę z niej korzystała, a nie z innej. Ja zawsze biorę właśnie jakiś taki cielisty, najbardziej naturalny cień i po prostu wcieram go tutaj w te linie, w te zakamarki, w to wszystko i wtedy te oczy wyglądają bardziej naturalnie. No bo teraz to chyba ten makijaż jest trochę nieładny. Nie mówię, że cienie nieładne, bo powiem wam szczerze, całe szczęście, że z cieni jestem naprawdę mega zadowolona. Nie wiem, mówcie co chcecie, może wam się te akurat kolory nie podobają. Każdy ma inny gust, ale ja jestem naprawdę zachwycona pigmentacją i naprawdę mi się mega podobają. Dobra, to weźmiemy, jest taki cielisty ten. Tyle, że on jest, widzicie, cielisty, ale on ma takie drobinki w sobie. No nic, zobaczymy. Do odważnych świat należy. No, trochę właśnie tak jak się bałam, że zrobi to, co zrobi. I trochę jest taka poświata. Ale może nie będzie tak źle. Zawsze sobie też tutaj tak rozcieram to. Widzicie, no ja się na makijażu niespecjalnie znam. Nie jestem mistrzynią makijażu, co zawsze podkreślam. Boję się, że jest ten cień właśnie taki za bardzo połyskliwy. No ale nic. Ogólnie nie mówię, że ten cień, którego teraz używam, jest nieładny, bo jest piękny, naprawdę. Właśnie cielisty, jak ktoś chce sobie rozjaśnić, zrobić taki delikatny bardzo makijaż i rozjaśnić oko, to on jest, w ogóle wtapia się w skórę. Widzicie, on w ogóle nie tworzy żadnego koloru, co jest super. Tylko czuję się tak, jakbym rozświetlaczem malowała tę powiekę i ona się tak rozświetla za bardzo troszeczkę chyba. Może nie powinnam była w ogóle używać cienia w tym przypadku, skoro takiego typowego, cielistego, matowego nie było w tej paletce. No ale jak testowanie, to testowanie. Ja wam powiem, że jestem zachwycona. W zasadzie z cieniami już skończyłam robotę. Może nie jest to zachwycający efekt, ale mówiłam, że nie umiem się malować, także dziewczęta i chłopięta i chłopcy. No. Ja ogólnie jestem zachwycona tymi cieniami, bez kitu. Naprawdę. Użyłam raz, dwa, trzy, cztery. Użyłam cztery cienie. Czterech cieni użyłam. Użyłam cztery cienie, matko. I powiem wam, że pozostałe, jak tak teraz patrzę, jakiś brąz, jest czerń w tej paletce. Ciemny brąz, jakieś takie miedziany, jakiś taki miedziany kolor, lekko taki też połyskujący, jak ten, który teraz nakładałam. Jest taki beżowy, taki kamelowy, jest żółty, nie no, wspaniałe. Jeżeli one będą tak trwałe, tak mocne, intensywne jak te, to super, bez kitu. To będę zachwycona. No i teraz pozostaje mi chyba nałożyć, czekajcie, jeszcze może tutaj troszeczkę gdzieś jest ten pędzelek, bo blenduję zawsze innym, tak? Cienie nakładam innymi, a do blendowania zawsze też używam innego, żeby nie daj Boże, nie położyć sobie, nie zacząć blendować jakimś na przykład mega ciemnym kolorem, który by był na pędzelku odcieni. Dobra, no trochę się błyszczy, no ale to taki cień, tak? Takiego cienia użyłam, powinnam mieć pretensje do samej siebie, no ale chciałam
chciałam przetestować tę paletkę i korzystać tylko z niej, a nie z jakiejś dodatkowej, że cielisty to zrobię sobie jakiś inny matowy. No. Nie będę się powtarzać, bo wiecie, o co chodzi. Dobra, to czas zrobić kreskę, krechę na oczu, tak jak ja zawsze robię krechę na oczu, na oku kreskę, żeby w końcu się pojawiło. Już te cienie trochę, to te oczy jakby się ukazały, no ale rzęs, tak jak nie było widać, tak nie widać. Także zaraz zobaczycie, jaki to będzie niesamowity efekt. Ja codziennie, jak się tylko maluję, nie mogę się nadziwić po prostu, jaki to jest zawsze efekt, jak pomaluję te rzęsy już tuszem, że zawsze się już pojawiają i wtedy zupełnie inaczej też się wygląda. Dobra. To maluję kreskę. W kresce też jestem kiepska, więc na pewno to będzie na przyspieszeniu. No. Dobra, kochani, i teraz najwyższy czas na tusz. Kreski nie są idealne, ale najważniejsze było wypróbowanie tych cieni, więc nie skupiałam się tak bardzo na tych kreskach. Czekajcie, muszę trochę poprawić, bo nie wiem, czy troszeczkę nie starło mi się. O, teraz jest lepiej. Może troszeczkę za bardzo roztarłam wtedy w trakcie rozcierania. Dobra, to teraz tusz i w końcu pojawią się moje rzęsy. Powiem wam, że ten biały kolor osypuje się. Osypuje się dosyć intensywnie. Mi to nigdy, szczerze mówiąc, jakoś szczególnie nie przeszkadzało, jak cień się osypywał, jeżeli nie był kolorowy. Jeżeli jest przezroczysty, biały, no taki neutralny, no to pół biedy, nie? Dobrze, że ten mega ciemny się nie osypuje. Szczerze, jakoś szczególnie mi nie przeszkadza, że ten biały się osypał trochę, ale będę musiała to wytrzeć zaraz. No i widzicie, rzęsy już są. Teraz trzeba tylko pomalować te dolne. I zaraz zobaczycie ten efekt cieni. Postaram się wam bliżej może pokazać, bo może też nie do końca widać z tej odległości. Ale ja jestem zachwycona. Trochę mi się upaprało tuszem. Nienawidzę tego. No nic, nieważne. Nie będę teraz tego ścierała. Jak już powiedziałam, nie chcę się powtarzać, ale to pobrudzenie tuszem mnie wyprowadziło z kontekstu. Ja z tych cieni jestem naprawdę zadowolona. Jestem taka zadowolona, że je zamówiłam, a przede wszystkim jestem zadowolona z tego, że wam nie rozdam jakiejś tandety, jakiegoś badziewia. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają te kolory, których użyłam. Bardzo mi się podoba efekt. I ogólnie jestem na tak, więc chyba zamówię sobie jeszcze tę drugą paletę, która jest też w rozdaniu. Bo tam też były super kolory. Te ogólnie z tej paletki, której dzisiaj używałam do makijażu, te mnie bardziej przekonały, dlatego sobie ją pierwszą zamówiłam. Czekajcie, coś tutaj... Myślę, że zamówię też tamtą, zdecydowanie.
Czekajcie, coś tutaj chyba za bardzo zblendowałam i mam wrażenie, że jest nie tak, jak powinno być. O! Tego dotyku, tego muśnięcia potrzebowałam, chociaż pewnie jak wam pokażę z bliska, to też będziecie widziały, że jest coś nierówno albo że coś za mocno w jakimś tam miejscu. No niestety, tak to wygląda, jak ktoś jest makijażowym laikiem. Ale nie miejcie mi tego za złe. Ja się cieszę po prostu, że... muszę poprawić kok. Ja się cieszę, że wypróbowałam przy was te cienie i że jestem nimi zachwycona. Naprawdę jestem zachwycona, szczerze. Bardzo się cieszę, że te pigmenty są super i w ogóle, no, że efekt jest, że fajnie się roztarły, bo jeszcze kicha jest straszna, jak cienie się rozetrzeć nie chcą i że to wygląda wtedy, te cienie robią się jakieś takie plamy, nie? Tak schodzi cień i za moment, no nie, no tragedia. Tutaj nie widzę nic, jest to glow tutaj, nie miejcie mi tego za złe, może to źle wyglądać, zdaję sobie z tego sprawę. Nie będę się powtarzała, że nie było matowego cienia cielistego, bla, bla, bla. Chciałam tę paletę wypróbować całościowo i jest glow, ale myślę, że to fajny taki, fajna opcja na taki wieczorny makijaż, na randkę, czy nawet na imprezę. Na imprezę może nieco intensywniej się współcześnie kobiety malują. Ja na imprezę teraz nie chodzę, więc nie wiem, ale efekt makijażu mi się w 100% podoba, jestem zadowolona z cieni, ze wszystkiego, także wow. Dobra, kochani, dziękuję wam, że oglądaliście ten film, że obejrzeliście ten film. Mam nadzieję, że podobają wam się te cienie, że podoba wam się efekt. Dajcie znać w komentarzu, będę naprawdę wdzięczna. No i tyle, no. I życzę raz jeszcze wszystkim powodzenia, aby paletki trafiły do właściwych rąk. No, ja jestem zachwycona. Zaraz idę i zamawiam kolejną. Dobra. Buziaczki dla was, miłego dnia i za moment przebitka. Tak postaram się bliżej uchwycić te oczy, ten efekt na oku. Po prostu. I nie zwracajcie uwagi na kreski, bo kreski wyszły. Powiedziałabym jak, ale nie powiem, nie wyszły. Po prostu. Także buziaczki. Mua, pa, pa.